Dzisiejsze obrady Rady Gminy Szypliszki zostały w ostatniej chwili poszerzone o podjęcie uchwały intencyjnej w sprawie likwidacji publicznej szkoły podstawowej w Becejłach. Szkoła, mimo że formalnie istnieje, nie działa od dnia rozpoczęcia bieżącego roku szkolnego. Dlatego sprawą od kilku miesięcy zajmuje się prokurator. Czy osoby związane z procesem likwidacji szkoły podstawowej w Becejłach działały w granicach przyznanych im uprawnień, udzielonych obowiązków? Jednym słowem, ich działania zostaną ocenione przez pryzmat treści artykułu 231 Kodeksu Karnego. To jest przestępstwo zagrożonego karą pozbawienia wolności do lat 3, który penalizuje przestępstwo urzędnicze. Obwód szkoły w Becejłach uchwalony został przez Radę w marcu 2017 roku. We wrześniu nie wpuszczono do placówki dzieci, a w listopadzie radni, przekształcając placówkę ze szkoły 6-letniej w 8-letnią, zlikwidowali obwód tej placówki. Tyle tylko, że według opinii organu nadzoru, jakim jest wojewoda podlaski, szkoła w Becejłach wciąż obwód ma. Rzecznik wojewody podlaskiego jeszcze w grudniu 2017 roku poinformował naszą redakcję, że co najmniej 3 z 4 listopadowych uchwał deklaratoryjnych zostały w ocenie wojewody podjęte z uchybieniami i że wojewoda zamierza zaskarżyć je do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Kilka dni temu służby prasowe wojewody poinformowały nas, że skargi wciąż są na etapie przygotowywania. Rada Gminy Szypliszki najwyraźniej nie zamierza czekać, aż wojewoda skargi napisze i złoży je do sądu. I choć część rodziców złożyła już deklarację do szkoły w Becejłach, radni zdecydowali o podjęciu uchwały intencyjnej w sprawie likwidacji placówki, o którą rodzice walczą od roku. Kopie złożonych deklaracji rodzice przesłali też do wiadomości kuratora oświaty, bo jak mówią, chcą mieć pewność, że kurator będzie o nich wiedział. Dzisiaj redakcja wydarzeń skierowała w sprawie szkoły w Becejłach szereg pytań do wojewody podlaskiego, podlaskiego kuratora oświaty, ministra edukacji narodowej. O stanowisko w tej sprawie poprosiliśmy także posła Jarosława Zielińskiego, który rok temu, ramię w ramię z ówczesną kurator oświaty Mariolą Szczypiń, stanął po stronie społeczności rodziców. O treści nadesłanych odpowiedzi będziemy Państwa informować, gdy tylko do nas dotrą.